Witam Państwa serdecznie, dzień dobry na dzisiejszym spotkaniu, w zasadzie kiedy dochodzi do bitwy o Radom, bo tak można to powiedzieć, bitwy politycznej, ponieważ dzisiaj wielu polityków przyjechało do Radomia w celu przedstawiania swoich programów do wyborów samorządowych. Oczywiście tych, jeżeli chodzi o kandydatów na prezydenta Radomia. My mamy praktycznie kilka bulwersujących przypadków i spraw, które w jakikolwiek sposób nie schodzą z zainteresowania lokalnych mediów, jak również mediów ogólnopolskich. Mianowicie Aleksandra Esz była wicemis Polonii, która w jakikolwiek sposób weszła w politykę, otrzymała od prezydenta jeszcze funkcjonującego stanowisko, które dla wielu ludzi może być dość dziwnym zjawiskiem, dość dziwnym elementem. Aleksandra Esz zresztą podczas ostatniej, jednego z posiedzeń sądowych, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez jej brata w stosunku do rodziny Majszczyk, byłego jej partnera Łukasza, jak również ojca, który dzisiaj z nami również uczestniczy w spotkaniu z Państwem, opowiadała rzeczy niewiarygodne, wręcz kłamała przed sądem. My w dniu dzisiejszym składamy zawiadomienie do prokuratury, jeżeli chodzi o Aleksandrę Esz, o składaniu fałszywych zeznań przed sądem, ponieważ stwierdziła, że rodzina Majszczyk wynajęła mnie w celu niszczenia jej i za pieniądze biuro Rutkowski to robi. Kłamstwo złożone przed sądem. Ze mną jest ojciec Łukasza, pan Mirosław Majszczyk, który Państwu przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Czy kiedykolwiek ktokolwiek z rodziny Majszczyk dawał zlecenie biuro Rutkowski, takiej sytuacji nigdy nie było. Zasygnalizowano nam problem, który dotyczy Aleksandry Esz, jej wyłudzeń, jej ewentualnych powiązań z innymi osobami, które są dość wątpliwe, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę prawną. I tak mamy tutaj bardzo bliskie kontakty z córką zastępcy szefa prokuratury Radom Wschód, gdzie w tym momencie prokuratura okręgowa przeniosła postępowanie, które było prowadzone w prokuraturze Radom Wschód ze względu na niewykluczone kontakty, które mogły zaistnieć pomiędzy panią prokurator a Aleksandrą Esz. Sytuacja ta oczywiście dla nas jest bardzo dziwna i wręcz niezrozumiała, że atak, który jest kierowany pod kątem Łukasza Majszczyka, jest dziwnym zjawiskiem, wręcz trudnym do określenia, czy tak się dzieje w pewnym kręgu zamkniętym ludzi, którzy w jakikolwiek sposób starają się stworzyć grupę inicjatywną, która ma niszczyć określone osoby, czy sytuacja, która dotyczy wyłudzenia na kwotę ponad 40 tysięcy złotych z ZUS-u, jest takim nic w stosunku do nowego stanowiska objętego przez panią Aleksandrę Esz, którą otrzymała od prezydenta tego miasta. Na te pytania myślę, że dzisiaj również starają sobie odpowiedzieć politycy. Ci, którzy walczą o fotel prezydenta Radomia. Niemniej jednak ja w politykę, proszę Państwa, się nie będę zagłębiał, ponieważ nie jest to absolutnie kategoria i płaszczyzna, na której chciałbym prowadzić jakiekolwiek dyskusje. Ponieważ to nie są, że tak powiem, sprawy, które ja w tym momencie podejmuję jako biuro Rutkowski, które zajmuje się tym przypadkiem. Dla mnie bardzo dziwnym zjawiskiem jest, że osoba, która jest, gdzie praktycznie sąd nie wydał postanowienia, sąd rejonowy w Radomiu nie wydał postanowienia przed zakończeniem kampanii prezydenckiej w stosunku do Aleksandry Esz, tylko po wyborach, jest bardzo dziwnym zjawiskiem. Czy sąd potrzebował tyle tygodni na zastanowienie się, czy utrzymać w mocy postanowienie prokuratury o umorzeniu sprawy, czy też nie? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ja sądzę, że tutaj są bardzo proste i bardzo schematyczne wręcz działania.
ktoś wyłudził pieniądze, ktoś te pieniądze przywłaszczył sobie, ktoś tymi pieniędzmi dysponował, tylko dlatego, że taka była sytuacja, gdzie pan Mirosław Majczyk jako pracodawca sam zasygnalizował ten problem w ZUS-ie i przekazał te informacje do ZUS-u, czyli niejako przyznał się do sytuacji, w której uczestniczył, opierając się na pewnych koneksjach rodzinnych, gdzie doszło raz do praktycznie wycofania Aleksandry Esz jako osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie kierowanym przez pana Mirosława. Po dwóch tygodniach ponownie ją zatrudnił. Niemniej jednak w tak zwanych zeznaniach przed ZUS-em stwierdził jednoznacznie, że pani Aleksandra Esz nigdy nie przepracowała jednej godziny i nie wykonała żadnej czynności w kierunku zatrudnionym przez siebie etacie. W związku z tym mamy tutaj jednoznaczne stwierdzenie pracodawcy, który sam niejako zasygnalizował ten problem. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pani Aleksandra Esz ma pozyskiwać inwestorów z Unii Europejskiej. Jak się mają, powiedzmy, zdarzenia, które miały miejsce, jak się mają te wyłudzenia, do których doszło przez panią Aleksandrę Esz, która w zasadzie bez jakiejkolwiek wątpliwości popełniła ten, w sumie uczestniczyła w tym procederze i tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości. Sąd oczywiście o tym zdecyduje. Niemniej jednak pokrzywdzonym jest Skarb Państwa. Jesteśmy my, proszę Państwa. My wszyscy. Ponieważ my wszyscy płacimy składki ZUS-u i te składki są wyłudzane na rzecz zdrowej kobiety, która wykonywała w tym czasie również inne tak zwane usługi, czyli robiła sesje fotograficzne, występowała w różnych punktach, miejscach, gdzie można powiedzieć doszło do złamania pewnych konwencji wypłaty przez ZUS pieniędzy na rzecz osoby, która jest na urlopie macierzyńskim i powinna się tylko wyłącznie zajmować dzieckiem. I to jest coś, co jest bardzo wątpliwe. Stoimy przed tak zwanym moralnym aspektem również tej sprawy. I pani Aleksandro, nikt się na pani nie uziął. Nikt się na panią nie uziął. Nikt pani nie chce zrobić krzywdy. Pani sama sobie robi krzywdę, wchodząc w pewne, można powiedzieć, kręgi, czy to polityczne, czy kręgi starania się o podejmowania urzędniczej, wręcz samorządowej pracy, stania się pracownikiem, funkcjonariuszem państwowym. Pani jako osoba, która doprowadziła do takich wyłudzeń, powinna się zastanowić nad tym, czy powinna pani piastować taki urząd. Bo ja mam bardzo poważne wątpliwości jako obywatel tego państwa. Ja uważam, że bardzo wiele wątpliwości również będzie miało, będą mieli mieszkańcy tego miasta, którzy w jakikolwiek sposób panią obserwują. I myślę, że ci, którzy ewentualnie przejmą władzę, bez względu na to, czy będzie to obecny prezydent, czy prezydent z innej opcji politycznej, sądzę, że zastanowią się nad pani morale i nad pani zachowaniem i kierunkiem działania. I nikt się tutaj na panią nie udział, tak jak pani to stwierdziła przed sądem, że Majszczyk zapłacił Rutkowskiemu za to, żeby panią niszczyć. Nikt pani nie niszczy. Pani sama siebie niszczy. Tym, co pani robi. Ja bym chciał oddać głos panu Mirosławowi Majszczykowi, który odniesie się do tego, co ja powiedziałem. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, ja chciałbym się tutaj odnieść do słów pana Krzysztofa odnośnie rzekomego, domniemanego zlecenia, że ja zleciłem mu jakiś tam czynności. Bo to jest syn. Tak, żadnych czynności nie zlecałem, żadnych pieniędzy nie płaciłem. I z tego miejsca tutaj pragnę podziękować panu Krzysztofowi, że podjął się i robi to bezinteresownie, tak w ogóle za free. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że
na ostatniej sprawie, która się toczyła przeciwko jej bratu. 17 października. Tak, tak, tak. Skupiła się na tym, żeby odciągnąć uwagę sądu. Odciągnąć uwagę sądu i żeby mówiła, że Majchrzyk zapłacił Rutkowskiemu, żeby niszczyć ją. Nic takiego nie miało miejsca i jeszcze raz potwierdzam, że to były kłamstwa. Kłamstwa i pomówienia. Także tyle w tej sprawie. A jeżeli chodzi o zatrudnienie panią Aleksandrę Esz, byłem po prostu szantażowany. Szantażowany tym, że jeżeli jej nie zatrudnię, to ona wyjedzie do Indii i nie będę widział wnuka, a ojciec nie będzie widział dziecka swojego. Więc zgłosiłem ją do ZUS-u, już nie pamiętam, czy to był 1 marzec, czy 1 kwiecień, ale powiedzmy, że to był 1 marzec. Przez całą noc nie mogłem wtedy spać. Drugiego dnia wycofałem to zgłoszenie, bo uważałem, że to nie jest zgodne z prawdą, z moim sumieniem i to mnie gryzło i ja wycofałem to. Po powtórnych namowach i szantażach zatrudniłem ją od 15. Od 15, czyli za dwa tygodnie od tego pierwszego. Nawet to można sprawdzić, bo takie zgłoszenie poszło do ZUS-u, jest w ZUS-ie, także to wszystko jest wiarygodne i można to... Oczywiście mamy tutaj papiery z ZUS-u, informacje, które dotyczą tej sprawy, także tutaj... W każdym momencie można to sprawdzić, tak? No, co ja mogę tutaj więcej powiedzieć na ten temat? No, przez te szantaże właśnie została zatrudniona oczywiście w mojej firmie. Pod namową nie tylko jej, ale również jej matki. Tak, tak. To jest Małgorzata też. Tak, Małgorzata też. Ja mam natomiast pytanie, jeśli chodzi o zatrudnienie tutaj w Urzędzie Miasta. Z dokumentów wynika, że do tego zatrudnienia doszło w dniu 1 października, czyli na 3 tygodnie przed pierwszą turą wyborów. Czy to prawda, że pani Aleksandra miała startować z innej listy wyborczej? Tak, ja mam tę wiedzę, miała startować z innej listy wyborczej, niemniej jednak pewne rozmowy, które nie poszły w odpowiednim kierunku, pomimo to, że miała tam swojego, w tym innym ugrupowaniu miała swojego, można powiedzieć, takiego mentora, który ją wprowadzał w świat polityki, zrezygnowano z jej kandydatury, tym bardziej ona również szukała innych rozwiązań, zresztą to ugrupowanie zauważyło i w jakikolwiek sposób nie dogadało się z nią politycznie. Czy można powiedzieć, że wciąż urzędujący prezydent Radomia obiecał jej zatrudnienie jeszcze przed wyborami, żeby promowała jego ugrupowanie? Na to pytanie nie mogę panu odpowiedzieć, ponieważ to pytanie, myślę, że na to pytanie powinien odpowiedzieć rzecznik prezydenta, bądź też sam prezydent, ewentualnie Aleksandra Esz, której pan powinien zadać to pytanie. Jeszcze mam pytanie, jeśli chodzi o kwestię związaną z biznesem, jaki pani Aleksandra Esz prowadzi razem z córką zastępcy prokuratora rejonowego dla Radomia Wschód, panią Szlaga, panią Agnieszką Szlaga, to jest córka pani prokurator Justyny Szlaga. Czy w kwestii niezależności po decyzji prokuratury okręgowej, po pytaniach dziennikarzy, zapadła decyzja o przeniesieniu tych spraw do prokuratury Radom Zachód. Czy państwo wierzycie w tej chwili w niezależność działań prokuratury radomskiej? Czy jest szansa na to, że organa ścigania będą skrupulatnie przyglądać się wszystkim wątkom związanym z tymi sprawami? Ja myślę, że tak. Sprawa nabrała niestety dla Aleksandry koloru medialnego w tym momencie i dla powiedzmy pani prokurator prokuratury Radom Wschód i sądzę, że sytuacja ta w jakikolwiek sposób jest niekomfortowa dla obydwu tych pań.
Sądzę, że no, jeżeli osoba wykonuje, bez względu na to, jakie to są usługi, na rzecz tak zwanej najbliższej rodziny, rodziny w linii prostej, osób, które decydować mają o przebiegu dalszych czynności śledczych, jest to bardzo mocno niebezpieczne. I tutaj w tym przypadku, i nieprzyzwoite, w tym przypadku sama pani prokurator powinna oddalić ewentualnie tę sprawę ze swojej prokuratury ze względu na tak zwane powiązania rodzinne, które występują przy kontaktach przyjacielskich, powiedzmy, córki pani prokurator, a Aleksandry Esz, która występowała wielokrotnie, promowała ubiory w mediach społecznościowych, które pokazywały Aleksandrę Esz i, powiedzmy, tutaj kolekcję córki pani prokurator. Sądzę, że takie zależności, takie powiązania zawsze mogą mieć wpływ na podjęcie pewnych decyzji, które podejmowane są, czy to w prokuraturze, czy to w innych urzędach. Nawet tu ja nie mówię o wątku korupcyjnym, bo tak daleko się nie będę posuwał, ale pewnego rodzaju przychylność, proszę Państwa, zawsze może iść w kierunku osoby, która jest blisko związana z nami, która przychodzi do naszego domu, która może przychodzić do naszego domu. Jest to bezpośredni kontakt, o którym, sądzę, pani prokurator wiedziała. W związku z tym prowadzenie czynności śledczych i oceny tak zwanych sytuacji konfliktowych pomiędzy Aleksandrą Esz a jej byłym partnerem Łukaszem Majszczykiem, myślę, że mogły mieć wpływ na dalszy przebieg tych postępowań. Ja nie mówię, że miały. Mogły mieć. I dlatego też myślę, że tutaj prokuratura okręgowa doprowadziła do przeniesienia tych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, jeżeli chodzi o tę kwestię? Jeżeli nie mamy pytań, przejdziemy do drugiego tematu. Drugi temat, który dotyczy pana Jerzego Pyszka i jego problemów, które powstały na terenie Radomia, które powstały nie tylko na terenie Radomia, ale również w Nowym Sączu. Ja chciałbym, żeby pan Jerzy się przedstawił i przedstawił swój problem ogólnie w paru zdaniach na temat, który dotyczy jego sprawy. Bardzo proszę. Dzień dobry. Nazywam się Jerzy Pyszcza, pochodzę z Radomia. Chciałbym tylko dodać to, że przez 15 lat byłem prześladowany przez polski wymiar sprawiedliwości. Miałem bardzo dużo wyroków. Sprawy trwają po 11 lat, bo podrabiane były moje podpisy, podstawiane lewe faktury. Jeden z sędziów nawet stwierdził to, że był w obronie. No, w obronie był oszustki, która mnie oszukała na kilkaset tysięcy złotych, ale stwierdził to, że jestem starszego pokolenia Żydem i ona wie dokładnie, że ja mam i posiadam pieniądze, i adwokata jeszcze skrzyczała, można powiedzieć, prostym językiem, że po prostu ta pani nie ma pieniędzy na adwokata, a ona wie o tym, że ja mam pieniądze, ale wiele innych spraw. Miałem ich około 15 spraw. Wyroków to chyba rekord polski. Po prostu. No i mam rozbrojoną całą rodzinę. Zabrane mieszkanie, obalony akt notarialny właśnie przez tą sędzinę, która tak broniła, była adwokatem i sędzią w jednej sprawie. No i tyle bym miał co do powiedzenia na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o Nowy Sącz? Nowy Sącz to jest bardzo ciężka sprawa. Miałem księgową, która wyłudziła ode mnie kilkaset tysięcy złotych, pożyczyła. Później powiedziała, że mi pożyczyła 160 tysięcy. Bez żadnego spisania umowy, bez niczego, a brała po prostu. Później doszło do tego, że muszę jej napisać oświadczenie takie, pełnomocnictwo, żeby mogła płacić za paliwo, za wszystko. I ona niby brała pieniądze z konta firmowego, gdzie po prostu przelewała na swoje konto, a ze swojego konta później opłacała wszystko i stwierdziła, że ona jeszcze ma u mnie 160 tysięcy złotych.
Ja chciałbym się zapytać Pana, żeby Pan powiedział tutaj Państwu, dziennikarzom, co skłoniło Pana do tego, żeby wystąpić publicznie? Dlaczego Pan się zdecydował na przedstawienie swoich problemów publicznie w Radomiu? Zdecydowałem się, bo nie miałem żadnej pomocy z żadnej strony. Przez 15 lat byłem już chyba wszędzie i u każdego jednak sprawy przerywałem. Byłem nawet u Pana Ministra Ziobro, gdzie telefonicznie najpierw pierwszym razem kazano mi podać imię i nazwisko. Podałem, powiedziano mi, że będzie sprawa ściśle kontrolowana przez kancelarię, czy przez pana ministra Ziobro. W końcu przyszła mi pierwsza odpowiedź, że sądy są niezawisłe. I później znowu, po trzecim razie, odpowiedź zapadła, że mogę się odwołać do sądu apelacyjnego. Więc odwołałem się do sądu apelacyjnego, ale mija około 2 lat, jak nie więcej, może mniej. Po prostu nie mam żadnej odpowiedzi. Czy te zmiany według Pana, które powinny nastąpić w sądach, dla Pana mogą mieć jakieś znaczenie? I to, co Pan mówi, Pan jest osobą pokrzywdzoną przez polski wymiar sprawiedliwości. Czy te zmiany według Pana oceny mogą zmienić również sytuację innych osób, które popadają w pewnego rodzaju tryby wymiaru sprawiedliwości, gdzie stają się z tak zwanych pokrzywdzonych jeszcze ofiarami tych wyroków, które tak dotykają ich bezpośrednio, bez jakiejkolwiek możliwości zaskarżenia się, ponieważ no, tutaj mamy wiele również sytuacji, które dotyczą Łukasza Majszczyka, gdzie w pewnym momencie młody chłopak, 28-letni chłopak, który rozmawia ze mną telefonicznie, wykazuje w jakikolwiek sposób niewiarę w to, co się dzieje w naszym kraju, to, co się dzieje w polskim sądownictwie. On mówi, że on wyjedzie z Polski jako młody chłopak, który może prowadzić dalej biznes ojca. On chce zrezygnować, dlatego że czuje się pokrzywdzony i czuje się osobą w jakikolwiek sposób niesprawiedliwie ocenianą przez sąd. To jest, to są sygnały, które do mnie docierają z wielu punktów Polski. Być może te zmiany, które nastąpią w polskim wymiarze sprawiedliwości i to przeciwko tak wszyscy protestują, twierdząc, że rządzący robią złe posunięcia na, powiedzmy, tej płaszczyźnie politycznej, jeżeli chodzi o kontrolę nad sądami. Ja myślę ze z mojej strony, że jednak jest to prawidłowy kierunek działania, ponieważ każdy z nas musi mieć swojego nadzorcę. Każdy z nas musi się przed kimś wytłumaczyć z tego, co robi. Bezkarność rodzi się wtedy i zupełna swoboda robienia czego się chce, wtedy, kiedy nie ma żadnego nadzoru. Kiedy ten nadzór jednak jest gdzieś z góry, wtedy musimy się podporządkować pod pewne rygory. Tak jak dziecko się musi podporządkować pod rygory rodziców, później pracownicy pod rygory swoich przełożonych, policjanci pod rygory komendanta, tak sądy również powinny mieć swój nadzór. I tutaj w tym przypadku, co pan Jerzy Pyszczek sygnalizuje, sygnalizują również inne osoby. Osoby, które są w pewnym momencie zupełnie bezsilne, które zderzają się z lokomotywą polskiego wymiaru sprawiedliwości, który jest, można powiedzieć, w wielu przypadkach bezkarny. Chciałbym zapytać o wymiar sprawiedliwości właśnie tutaj w Radomiu, bo jest wiele spraw, które uzyskują bardzo dziwne rozstrzygnięcia. Ja sam obserwowałem sprawę człowieka, który był pozbawiony palca, a którego sędzia, który następnie został usunięty z tego sądu tutaj w Radomiu, uznał, że to on nakreślił bardzo pięknie swój podpis, bo akurat taka była pogoda i się lepiej poczuł. Tu w przypadku pana Majszczyka obserwowałem sprawę, gdzie pan został pozbawiony prawa do reprezentowania, jako powołania swojego syna jako reprezentanta w tej sprawie, jako pełnomocnika. Pani sędzia najpierw mnie jako dziennikarza wyrzuciła z sali, potem pana syna. Teraz pan mówi o swoich wieloletnich problemach. Czy to jest specyfika tego miasta? Czy to jest tak, że sędziowie tutaj są pozbawieni sumień?
Czy to jest kwestia braku kompetencji prezesa sądu okręgowego, który powinien czuwać nad porządkiem tego, co się dzieje w sądzie okręgowym i po tych sądach rejonowych na terenie Radomia? Bardzo proszę, może damy głos najpierw panu. Ja już jak powiedziałem wcześniej, że jest to miasto cudów i w tym mieście może się zdarzyć wszystko. Ja przestałem wierzyć w jakąkolwiek sprawiedliwość, bo tej sprawiedliwości na pewno tutaj nie ma, a tym bardziej w Radomiu. Wychowałem syna, który ma 28 lat, który do obecnej chwili nie zapalił papierosa, nie napił się kieliszek alkoholu. On dzisiaj zasiada na ławie oskarżonych i jest... Tam to elegancja. Jest skazany, tak, bo ktoś sobie wymyślił, że był głodzony, że był... Że głodził. Tak, że głodził, że znęcał się, co jest to nieprawdą, jest to kłamstwem, gdzie każdy świadków mógł sobie podstawić, jaki kto chciał. I było tak, że nasi świadkowie, to były głównie rodzina, bo to między rodzinami się to wszystko dzieje, prawda? Nasi świadkowie byli niewiarygodni, a jej świadkowie byli wiarygodni, ale to też wszyscy ludzie byli z rodziny. Mało tego, jedna ze świadków wycofała zeznania i powiedziała, że ona była nakłaniana do składania fałszywych. Było zresztą prowadzone postępowanie w tej sprawie. Była nakłaniana... prokuraturze, również w prokuraturze rejonowej Radom Wschód. Więc pani prokurator dała wiarę pani Aleksandrze Esz, a nie temu świadkowi, tak? To dzieją się tutaj co najmniej dziwne rzeczy, bardzo dziwne rzeczy. Także no, jestem daleki od jakichś tamkolwiek podejrzeń, ale aż się ciśnie pewne słowo na usta, którego tutaj nie użyję. No, dziękuję. Bardzo proszę, panie Rzeku. Ja to twierdzę, że to nie jest, znaczy brak sumienia. Tu jest korupcja, pieniądze, znajomości. Tak daleko się nie możemy, panie Rzeku, posuwać, bo na to nie mamy dowodów, ale myślę, że... Jeżeli się posuną sprawy troszkę dalej, to wyjdzie to wszystko do wierzchu, bo mnie nawet sędzia przy mnie na sali zażądał od tych, co mnie oskarżają, o pieniądze. Jeżeli nie dostanie pieniędzy, to stwierdził, że ja wygram sprawę, bo po prostu ja mam wszystkie czyste papiery. I była taka sytuacja, że adwokat tego i sędzia mówi tak, proszę wyznaczyć termin, ta sekretarka wyznacza mu termin, a on twierdzi, nie, dajmy jeszcze miesiąc im do zastanowienia. No i po miesiącu czasu miałem adwokata z Kielc, był na sprawie, jeśli to usłyszał, później miał przyjść na sprawę, już nie przyszedł, a co mnie zrobiono? Zrobiono przestępcę, gdzie weszły tam bardzo duże pieniądze, gdzie podrabiano chyba z 5 faktur odnośnie paliwa, odnośnie moja, ciekawy jestem, czy te faktury zostały rozliczone, po prostu. No i powiem szczerze, nie tylko tu, ale i tu również odnosi się to wszystko do korupcji, do znajomości, gdzie nawet w jednym sądzie okręgowym prezes sądu mnie wezwał na sprawę, bo na sprawie powiedziałem, co i jak jest, że jest taka i taka sprawa, że zostałem okradziony, że przez tego, że się przedstawiam i była odwołana sprawa po prostu na następny tydzień. No i zamiast sprawy zostałem wezwany do prezesa sądu. Prezes sądu, gdzie opisał wszystko, co było trzeba zrobić i uczciwie to opisał, po prostu mam nadzieję, że został zwolniony, bo przy następnej sprawie, rozprawie, która miała być, poszłem z powrotem do prezesa sądu na rozmowę. Ale już nie było tego prezesa i ten następca prezesa stwierdził, że no cóż, bo pytam się, nie, ja nie byłem u pana. Ja byłem u kogoś, ten pan już nie pracuje. Prezesi też się mogą zmieniać. Po prostu, że wydawał nieuczciwie wyroki. A sądy są niezawisłe. No i wyszedłem stamtąd, no i wyrok zapadł. Znowu przebrany. No i wszystko się upomaca. Trzymałem przez 10 lat.
15 spraw, 15 lat cierpienia, wstawania, nie tylko ja, ale moja rodzina. Po prostuśmy to przeżywali. No i cóż więcej mam do powiedzenia. I ostatnie pytanie, czy rozważycie, panowie, złożenie skargi na tę sytuację, na te osoby do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która jest w tej chwili dużą nadzieją, jeśli chodzi o poczucie sprawiedliwości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Ja mogę powiedzieć, że w sprawie mojego syna Łukasza jest już złożona taka... skarga, ale do Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak. I to jest, z tego co wiem, zrobione. Natomiast sądzę, że tutaj pan Jurek również będzie składał takie skargi do powiedzmy, tej Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym. Bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie się tematem, za przyjęcie i za uwagę. Dziękuję bardzo.